Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Ziggy z Teksasu. Dziś moim gościem jest Jakub Kuśpit, którego już pewnie wszyscy znacie z organizacji Bronimy Munduru. Cześć Jakub, witaj. Witam cię Ziggy i witam wszystkich twoich widzów. Witajcie. Jakub, jak brzmi pełna nazwa organizacji? Przypomnijmy. Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, co też jest nieprzypadkowe, bo naprawdę zawiązaliśmy się po to, żeby te przyszłe pokolenia ratować, czy żeby im zapewnić taką przyszłość, na jaką zasługują po prostu. Tak, i jak robiłem background do tej audycji, to tak się zastanawiałem, bo miałem wybór albo wybrać dzieci tutaj do backgroundu, ale postanowiłem, że wybiorę kwiat. I ten kwiat ma być dla wszystkich ludzi, wobec których wy stajecie w obronie. Dzisiaj. Jakub. Super. Jakub. Spotkaliśmy się ostatnio w listopadzie, niedługo po rozpoczęciu waszej działalności, tak oficjalnie. Ty powiedziałeś nam dużo o tym, jakie są cele, co będziecie chcieli robić, jaką macie organizację. No ale minęło prawie 4 miesiące, to ponad 3. Wydaje mi się, że że to było wczoraj. Minęło ze 2 lata, nie, że to po prostu tyle rzeczy się stało. Znaczy szybko minęło, natomiast ale tyle rzeczy się wydarzyło, że jestem bardzo ciężko to zmieścić tak mentalnie w tych 4 miesiącach, no ale jednak to się dzieje. Ale to też sami widzimy, świat przyspiesza, wszystko tak, przyspiesza. I dużo się dzieje. Zatem powiedz nam tak krótko, co się działo w tym czasie, od tego czasu, kiedy się spotkaliśmy ostatnio. No, przede wszystkim zaczęliśmy robić to, co zapowiadaliśmy, że będziemy robić, czyli bronić mundurowych przed przymusem. Natomiast okazuje się, że zaszło to wszystko dużo dalej. Wtedy pamiętam, jak rozmawialiśmy, to mówiłem, że jest tam większość żołnierzy, mało policjantów, strażaków prawie w ogóle, czy odwrotnie. Natomiast teraz jesteśmy między 300 a 400 członków mamy i jest dużo policjantów, jest dużo strażaków, mamy służbę więzienną, ochronę wart cywilnych, Straż Ochrony Kolei, także naprawdę udało się, Straż Graniczną, udało się zintegrować, integruje się to środowisko mundurowych. U nas w Polsce było tak, że dopóki policjantom i strażakom nie groził ten przymus, to nie było dużego zainteresowania, natomiast w pewnym momencie minister nasz zdrowia ogłosił, że od 1 marca będzie przymus. No i wtedy zorganizował nam całkiem niezły nabór, bo po prostu ludzie nagle w szoku się obudzili. A tak jak mówię, wojsko to było od początku, nikt się nas nie pytał, tylko były wydawane rozkazy i naprzód. Popatrz, jak to działa, bo uśmiecham się, ale zobacz, jak to działa. Ludzie się budzą dopiero wtedy, jak to mocno boli, kiedy jest przymus. Tak. Tak. No i jak widać, no niestety, znaczy stety teraz luzują, ale faktycznie oni tylko postępowali do tego momentu. Teraz tak naprawdę zaczął się jakiś taki moment, że zaczęli luzować, natomiast no jest to też związane z tym, że prawdopodobnie idzie kolejny etap, albo już po prostu są w odwrocie. No też nie wiadomo dokładnie, natomiast trzeba być czujnym i robić swoje dalej. Nie można. Trzeba być czujnym. Jakoś na mój nos wygląda na to, że nie są. To jest raczej odwrót po to, ażeby przygotować kolejną akcję, tak moim zdaniem. No, ale też tak uważamy, dlatego bardzo, bardzo uważnie patrzymy na ręce, zwłaszcza jeżeli chodzi teraz o właśnie sytuację wewnętrzną w kraju i zewnętrzną. Jakub, jak to wygląda? Bo dzisiaj mamy bardzo dużo informacji na ten temat, ale jednocześnie wylało się mnóstwo strachu, lęku wśród zwykłych obywateli. No, oczywiste to jest. To jest jedno z drugim połączone. Tak naprawdę już w polskich mediach, to zresztą w ukraińskich też, bo sprawdzaliśmy, co się dzieje na Ukrainie, więc na Ukrainie też jest grzana atmosfera strachu. Z jednej strony twierdzą, że właśnie zaraz Rosja zaatakuje, z kolei z drugiej strony też tak jakby prężą muskuły, mówią, że są gotowi na odparcie ataku, jakby Rosja zaatakowała, to polsko-ukraińskie jest gotowe. W Polsce się dzieje tak, że jakiś dziwny pakt został militarny zawarty między Polską, Wielką Brytanią i Ukrainą, także no dziwny skład. NATO zadeklarowało, że nie będzie brało udziału, nie będzie wysyłać wojska na Ukrainę. Z kolei Ameryka przesyła tutaj coraz więcej żołnierzy. Teraz obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy, a wiemy, że jest jeszcze 20 tysięcy w zanadrzu do przysłania.
Także no, to wszystko oczywiście powoduje chaos, powoduje napięcie, ludzie są zdenerwowani. No i dzisiaj uruchomiliśmy taką akcję, która ma zdeeskalować to całe napięcie i... Powiedz o niej. No, po prostu zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, bo faktycznie nie tylko z mediów, ale też dostajemy informacje takie zakulisowe, o których tutaj nie za bardzo mogę powiedzieć, że faktycznie coś jest na rzeczy i pojawiają się informacje, na przykład rezerwiści dostają listy, ludzie, którzy są posiadaczami na przykład samochodów terenowych, busów, dostają też listy, że ewentualnie na czas W może to być im, że tak powiem, odebrane do celów wojskowych. 11, 12, w sobotę chyba, moment, to było 12, chłopaki się dowiedzieli 11 w piątek o godzinie 20, że jest ćwiczenie poboru, taki pobór jakby, czyli takie sprawdzenie gotowości bojowej i po prostu dostali wezwanie na jednostek, bardzo dużo żołnierzy dostało wezwania, to taki był ćwiczebny. Tutaj mówią, że to były ćwiczenia, natomiast zazwyczaj jak są ćwiczenia, no to żołnierze wiedzą dużo wcześniej, bo jest jakaś tam też wprowadzana taktyczna sytuacja, co się dzieje, więc takiego zaskoczenia, że żołnierz dostaje SMS o 18 czy 20 w piątek, żeby się w sobotę stawić na 7, to nie było tak, nie ma tak zazwyczaj, więc coś tutaj jest na rzeczy, coś tutaj kręcą. Dodatkowo różne przekazy, wiemy, że olbrzymie transporty na Ukrainę są z Wielkiej Brytanii i z USA transportowane. Jest to kilkadziesiąt transportów od 15 stycznia do 9 lutego. Transporty wojskowe. Transporty wojskowe, tak, samoloty transportowe. My to cały czas obserwujemy, więc z jednej strony straszenie, ale z drugiej strony realne ruchy wojsk, dlatego no my się zastanawialiśmy, co z tym zrobić, bo plotki w przestrzeni są i takie informacje są, to są niepotwierdzone informacje, natomiast potwierdzą się dopiero, jeżeli by takie rozkazy zostały wydane. Są takie, że prawdopodobnie Polska w tym sojuszu będzie chciała wesprzeć Ukrainę swoimi żołnierzami na ich terenie. Natomiast to jest nic oficjalnego. My w ogóle dzisiaj z samego rana, ja nie wiem, czy to już zostało odebrane. Kiedy pójdzie to nagranie u ciebie? Jutro, czyli wtorek. Jutro. 15. O godzinie 20 czasu polskiego. Aha, no to już powinno być, więc mogę przeczytać, bo my dzisiaj wystosowaliśmy takie zapytanie w drodze wniosku o udzielenie informacji publicznej do prezydenta, premiera, to bardzo cię proszę, obrony narodowej. Jeszcze innych instytucji. Po prostu takie zapytaliśmy ich wprost i takie pytania zadaliśmy. 1. Czy warunki sojuszu w nawiasie umowy z Ukrainą i Wielką Brytanią są niejawne? 2. Jeżeli warunki sojuszu z Ukrainą i Wielką Brytanią są jawne, to jakie są warunki tego sojuszu w nawiasie umowy? 3. Czy w przypadku konfliktu na Ukrainę Polska zamierza wysłać swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy? 4. Czy Polska w ramach zawartego sojuszu z Ukrainą i Wielką Brytanią wysyła na Ukrainę? A. Broń, jeżeli tak, to jaką i w jakich ilościach, komu przeznaczoną i w jakim celu. Tu dodam, że to już jest oficjalna wiadomość, na polskich mediach została podana, że faktycznie Polska wysyła za darmo broń Ukrainie. B. Umundurowanie wojskowe, jeżeli tak, to jakie, w jakiej ilości i w jakim celu. Tu oficjalnej informacji nie ma, natomiast bardzo to są niepokojące informacje, bo z dwóch różnych źródeł niezależnych dostaliśmy informację, że dwa transporty polskiego umundurowania pojechały na Ukrainę. W jakim celu? Ciężko powiedzieć, natomiast no nie przychodzi mi żaden dobry cel, żeby same mundury jechały. To jest właśnie niezrozumiałe, to jakby... Tak. No, znaczy, no nie wiem, dużo domysłów mam w tej chwili. Dokładnie, można snuć, na razie może zostawmy domysły. C, gaz. Jeżeli tak, to w jakich ilościach i w jakim celu, bo słyszeliśmy, że też za darmo gaz przekazujemy Ukrainie, co przy obecnych cenach w ogóle w Polsce, gdzie ludzie bardzo, bardzo cierpią, jeżeli chodzi o nowy system podatkowy, bo w Polsce został uchwalony ten tak zwany Nowy Ład. Który bardzo, bardzo po kieszeniach ludziom dał i ogólnie inflacja w zasadzie jest już
galopująca w tym momencie. Ja nie wiem, ogólnie no nie zapowiada to dobrze, no natomiast na pewno nie jest taka sytuacja naszego kraju, żeby za darmo, że tak powiem, oddawać broń, zwłaszcza, że broń, gaz czy umundurowanie, zwłaszcza, że to tych rzeczy brakuje w Polsce. Polskim żołnierzom brakuje sprzętu. No jest to co najmniej niezrozumiałe. Piąte pytanie. Co w zamian za wysyłanie na Ukrainę rzeczy, o których mowa w punktach 4, w punktach 1-4, nie, przepraszam, o których mowa w punkcie 4, wynegocjował polski rząd? I szóste pytanie. Jakie czynności podjęto w celu przygotowania ludności cywilnej do ewentualnego konfliktu zbrojeniowego wywołanego polityką zagraniczną, o której mowa w punktach od 1 do 5? Więc takie pytania zadaliśmy dzisiaj. Ja nie mam potwierdzenia, czy one już zostały odebrane, bo to było też drogą elektroniczną, więc prawdopodobnie powinny zostać odebrane, więc mamy 2 tygodnie na odpowiedź. Ale my możemy, publikując ten materiał jutro o tej godzinie, możemy te pytania oficjalnie powielić, tak? Tak, no my je wysłaliśmy. Rozumiem. Także no, nie ma szans, żeby one zostały nieodebrane, bo korzystamy z tego EPUB-u, tego elektronicznego systemu, więc wszystko jest z podpisem elektronicznym oficjalnie wysłane. W każdym razie na pewno, jeżeli dostaniemy potwierdzenie, że zostało odebrane, to też nasz człowiek nagra, po prostu pokaże to i też oficjalnie nagra, no bo naród musi wiedzieć, to jest w ogóle skandaliczne, że nawet żołnierze nie wiedzą. Niestety tutaj, mimo naszego działania, dalej świadomość w służbach jest bardzo niska. Mhm. Troszeczkę poluzowali te obostrzenia, coś tam się mówi, że jednak nie będzie tego przymusu od pierwszego. A tak naprawdę jak się zadzwoniłem do pracy i się zapytałem kolegów o tą sytuację, to oni nie mają zielonego pojęcia, oni czekają na 13 pensję w marcu i tak naprawdę tak jakby w innej rzeczywistości żyli. Prawdopodobnie niektórzy obudziliby się dopiero jakby dostali na przykład pobór, mobilizacja by się nagle wydarzyła i wtedy dopiero by się obudzili, wow, co się dzieje. Więc no to jest, no nie jest to dobra sytuacja. I co? No i podjęliśmy pewne działania. Zrobiliśmy akcję, dzisiaj ją ogłosiliśmy, zobaczymy, jakim ona echem się odbija, bo chcielibyśmy tak naprawdę, żeby ta akcja poszła na cały świat. Jaki ma cel ta akcja, zanim powiesz o szczegółach? No to zaraz powiem. Potem przeczytam apel, a ogólnie przeczytam taki jakby wstęp. Dobrze. I jakie mają być szczegóły akcji. Okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, i informacje, jakie otrzymujemy, wskazują, że ktoś próbuje wmanewrować słowiańskie narody w bratobójczą wojnę. Weszliśmy w kontakt z grupami podobnymi do naszych stowarzyszeń wolnościowych na Ukrainie, Białorusi i Rosji i wiemy, że nie ma woli wojny w żadnym z narodów, niezależnie od tego, czego chcą politycy i globaliści. Nawet jeśli uważasz, że globalistyczna agenda, wszystkie geopolityczne ruchy wojsk, pakty militarne i wiadomości straszące wojną są narzędziem do wywołania lęku, to tym bardziej zapraszamy Cię do wzięcia udziału w akcji Wolność i Pokój. Wyraźmy swoją wolę pokoju i braterstwa w najprostszy sposób, manifestując wartości, na których wszystkim nam zależy. Szczegóły akcji. Powieś plakat, baner, wlepkę na szybę samochodu, ulotkę czy zwykłą kartkę, na której napiszesz markerem hasło. Mów o tej akcji wszystkim znajomym, informuj kanały, których sam słuchasz i zachęcaj ich do wzięcia udziału. Używaj tylko haseł kreujących to, czego pragniemy, takich jak pokój mamy w sercach, wybieramy wolność i braterstwo, sojusz mamy w sercach, mocą serca kreujemy pokój, suwereni Polski wybierają wolność i pokój. Energia serca to zieleń, a kolor pokoju to biały, dlatego zachęcamy do używania tych kolorów w manifestowaniu przekazu. Wyślij ten przekaz dalej w świat, niech rozejdzie się po całej ziemi i ostatnie, stwórz twój własny apel w tym duchu i wysyłaj go dalej. No i to jest tak jakby opis do apelu, który napisałem. Mhm. Mogę go teraz przeczytać. Bardzo cię proszę. Ten apel dzisiaj występuje na Facebooku i on bardzo, bardzo się szeroko rozniósł po Polsce. Wiemy, że też trafił na grupy właśnie z innych słowiańskich narodów, no i też zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie narody. Ja cię poproszę o PDF czy też kopię tego apelu i zamieścimy. Jasne. Na pewno na Netify. Oczywiście. I teraz to się, że tak powiem, właśnie rozchodzi. Teraz tłumaczenia robią na różne języki i chcielibyśmy, żeby to się rozeszło, bo pięknie. Uważamy, że to jest klucz
być może do przełamania negatywnej takiej wibracji, z tego względu, że cały czas ludzie manifestują, czego nie chcą, natomiast może by zmienić kierunek i zacząć mówić o tym, czego pragniemy. Bo cały czas mówimy stop przymusom, stop segregacji, stop wojnie i tak dalej, a możemy właśnie zacząć się opowiadać za tym, co chcemy. No i dobrze, to przeczytam ten apel. Witam Was, wolni ludzie. Nazywam się Jakub Kuśpit i jestem zawodowym żołnierzem, porucznikiem, lotniczym instruktorem spadochronowym w polskiej armii. Mówię też w imieniu stowarzyszenia zrzeszającego setki przedstawicieli służb mundurowych w Polsce. Zwracam się dziś do Was z tym przesłaniem, ponieważ wiem, że nadszedł odpowiedni czas. Zjednanie ludzkich serc stało się faktem i szeroko niesie się po świecie. Jest silne, prawdziwe i nierozerwalne. Wiem, że czujesz to samo niezależnie od tego, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, jakiej narodowości jesteś, czy jakie masz poglądy. Wiesz, że wolność jest niezbywalnym prawem każdego z nas i że nadszedł czas pokoju. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że chodzi o nas wszystkich razem, ale i każdego z osobna. Przede wszystkim jednak chodzi tu o nasze dzieci i przyszłe pokolenia. Każdemu dziecku tego świata, niezależnie czy polskiemu, rosyjskiemu, amerykańskiemu, ukraińskiemu, białoruskiemu, kanadyjskiemu, czy jakiegokolwiek innego pochodzenia, chcemy zapewnić pokój, otaczać je miłością, wspierać w rozwoju i po prostu być przy naszych dzieciach. Miejsce rodziców, opiekunów jest właśnie przy nich, a nie na wojnie. Zwracam się teraz do amerykańskich braci i sióstr w mundurach, tu w Polsce. Chcemy, abyście mogli jak najszybciej powrócić do waszych domów i do waszych najbliższych. Wiem, że sercami jesteście przy nich i marzycie, by być blisko. Nasza piękna Polska jest otwarta, by ugościć was razem z waszymi rodzinami. Jeżeli zdecydujecie się nas odwiedzić, przywitamy was życzliwie i ze szczerego serca. My, ludzie, już stoimy wolni. Widzimy się, kochamy się i jesteśmy niepodzielni. Dawajmy wyraz temu w codziennym życiu. Mówmy o tym między sobą. Niech każdy zrobi, co może we własnym zakresie, w duchu miłości i pokoju. Oplakatujmy samochody, ciężarówki, domy i wszystkie miejsca, jakie możemy. Ważne, żeby nie były to hasła przeciw wojnie, segregacji czy przymusom. Manifestujmy w swoich słowach to, czego pragniemy. Niech wybrzmią hasła mocy, głoszące pokój, miłość i braterstwo, takie jak na przykład pojednanie mamy w sercach, z sercem kreujemy pokój, wybieramy wolność i braterstwo i tak dalej. Niech to będzie największa akcja informacyjna w historii świata. Uczestnicy konwojów oraz inni pragnący wolności na całej planecie, włączcie się do tego wspólnego działania. Żaden dekret, traktat, pozwolenie nie może dać nam tego, co jest nam przynależne od dnia narodzin, a nawet wcześniej. Jako wolni ludzie mamy prawo do samostanowienia, decydowania o sobie i o swoim ciele. Z odwagą i głośno o tym mówmy, a świat usłyszy globalne, duchowe braterstwo. Na koniec zwracam się do służb mundurowych na całym świecie. W mundurze czy bez, jesteśmy wolnymi ludźmi. Pamiętajmy słowa swoich przysiąg i komu je składaliśmy. Narody liczą na nas bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Przyszedł czas, aby zrobić w tył zwrot, stanąć razem w prawdzie i braterstwie. Od nas, ludzi w mundurach, niech zacznie się pokój. W jedności siła, nowa ziemia już tu jest, a ja dziękuję Wam, że jesteście. I to jest apel, który dzisiaj wystosowaliśmy jako stowarzyszenie, jako przedstawiciele Jakub, właśnie słów. Dawno nie słyszałem i nie czytałem tak mądrego przesłania. To pewnie jest praca wspólna, prawda, wasza? Nie, to moja praca plus mamy taką dziewczynę, która się zajmuje etymologią słów i ona mi poprawiała słowa, żeby mój przekaz był właśnie... Żeby wybrzmiał lepiej. Żeby wybrzmiał dokładnie to, żebym nie używał słów, no ona w ogóle się zna na takich rzeczach. Zaprzeczających na przykład, tak? Tak, bo czasem na przykład ona mi na przykład wytłumaczyła, że pomoc to nie jest dobre słowo z tego względu, że tak jakby sięgamy po czyjąś moc, a trzeba mówić wsparcie. Tak, i wiesz, od razu jest, jak jest pomoc, to znaczy, że jest jakiś brak, prawda? Tak, właśnie o to chodzi, dlatego chcielibyśmy, żeby ta akcja w ogóle nie oscylowała wokół braku, wokół tych negatywnych stwierdzeń, tylko cały czas kreujemy pozytywną wibrację, żeby to szło... Czy ten apel masz w postaci pisanej? Tak, mam to. A powiedz mi, czy masz ten apel również w obcych językach, nie wiem, w angielskim?
Na razie jeszcze nie, tłumaczył się, bo to tak naprawdę... Świeże, świeże. Tak, ta akcja została w sobotę zaplanowana, a już dzisiaj ruszyła z tego względu, że dostaliśmy niepokojące informacje, tak, właśnie, że faktycznie być może nam tutaj organizują, a przy okazji straszą tą wojną i siłą rzeczy ludzie kreują to, mogą wykreować tą wojnę. Mogą nawet, wykreować, tak. Właśnie to, o to chodzi. Bo wiesz, jak to działa. Ty o tym wiesz, nie trzeba ci tego mówić, ale powiedzmy to do widzów, że tak naprawdę oni potrzebują naszego przyzwolenia, a nasze myśli o tym, że może się to wydarzyć, są takim przyzwoleniem. Prawda? Tak, dajemy nieświadomą zgodę. Tak, dokładnie. Dlatego poszliśmy w tą stronę i no, to już się rozeszło po Polsce mocno i mamy nadzieję, w ogóle te billboardy, stowarzyszenia te wszystkie weszły w to po prostu, no bo sytuacja jest poważna. Jeżeli by ogłosili mobilizację i pobór, no to po prostu no, nie możemy dopuścić do tego, żeby polscy żołnierze jechali na Ukrainę i tam ginęli, jeżeli zostałaby wywołana jakaś wojna. Tak. Mam pytanie do ciebie, bo ja to nagrałem w tej chwili w taki sposób, że ty na ekranie jesteś sam, kiedy czytałeś tam ten cały apel. Czy będziemy mieli pozwolenie, żeby wyciąć ten kawałek i nagrać go też, puścić jako osobny apel? Oczywiście, że tak. To jest, nam zależy na tym, żeby to się rozniosło, żeby retoryka, te wszystkie protesty mają na celu to samo tak naprawdę, a one mają właśnie wolność, mają na celu wolność i pokój, natomiast cały czas mówią o tym, czego nie chcą i może tu jest ta mała rzecz, którą jakbyśmy zmienili, to wtedy by to ta wibracja całkowicie by się zmieniła tego wszystkiego, tak. Tego wydźwięk tego wszystkiego, prawda? Tak. Druga strona o tym doskonale wie, że to jest najgroźniejsza sytuacja dla nich. Ale jeszcze cię popytam, jeśli dotarłby do ciebie tekst, który by ci ktoś przetłumaczył, tekst tego apelu na język angielski, to ja bardzo chętnie podłożę ten tekst pod twój apel i puścimy go na Stany Zjednoczone. Bo ty mówisz do żołnierzy również amerykańskich, więc warto by to było zrobić. Tak, do wszystkich, tak. Do wszystkich tak naprawdę służb mundurowych, bo widać, że też próbuje się eskalować. No w Kanadzie bardzo dobrze, że się to nie udaje, natomiast z Francji są różne obrazki, na przykład, że jednak gdzieś te służby wykonują. To jest ten moment, gdzie po prostu służby mundurowe powinny powiedzieć dość tego stop i wykonać swoją przysięgę. Dziś widziałem piękny obraz weteranów kanadyjskich, którzy stanęli na moście w Windsor, tam gdzie jest ten główny punkt ciężkości, i stanęli z orderami, z medalami przed samochodami policyjnymi, zasalutowali im i poprosili o rozwagę. No dokładnie. Dlatego my tak samo prosimy o rozwagę, prosimy o pokój, a my mamy w obowiązkach i w tym, co ślubowaliśmy, obronę narodu, a nie wysyłanie za granicę i tak naprawdę nie wiadomo, co tam się stanie. Ten konflikt jest bardzo niejasny, bardzo. To nie jest obrona w tej chwili, to jest konflikt. I nie wiadomo, czy nie stoimy po stronie agresora, nie wiadomo. Tutaj nic nie wiadomo tak naprawdę, a znaczy powiem tak, no nie mogę też o wszystkim powiedzieć, bo mamy takie informacje, jasne, które... Ty jesteś dalej czynnym żołnierzem. Tak, dokładnie. Jestem nadal czynnym żołnierzem, więc nie mogę... Uszanujmy to. Ale dokładnie. Ja będę miał teraz pytania lżejszego kalibru do ciebie. Ja wiem od ciebie, że wy w tym czasie, tych 3 miesięcy od powstania organizacji, zrobiliście wykonaliście wiele takich przygotowań, zadań do tego, żeby działać lokalnie, żeby wspierać się lokalnie. Powiedz o tym, bo ja trochę wiem, ale powiedz co do naszych widzów. No, w zasadzie my zaczęliśmy od tego, żeby bronić, zaczęło się wszystko od obrony żołnierzy na gruncie prawnym, tak? Ale no, dzieją się rzeczy bardzo różne w tym kraju. Chociaż udaje się pewne osiągnąć sukcesy. Na przykład była sytuacja, że jeden dowódca jednostki, mimo że żadnych nie miał podstaw, po prostu sobie wymyślił, że nie będzie niezaszczepionych żołnierzy, przepraszam, tutaj niezapreparatowanych, tak? Tutaj mogę używać, jasne, jakiego słowa trzeba użyć. No, niezapreparatowanym żołnierzom wstępu na jednostkę, natomiast no, puściliśmy po prostu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, bo nie jest on ustawodawcą, nie może sobie takich rzeczy wymyślać.
No i jak tylko dostał takie wezwanie, to od tego momentu nagle już mogą wchodzić ci żołnierze. Mhm. Inna sytuacja, na przykład moja szkoła lotnicza, Akademia Wojskowa, jeszcze chodziłem, jak to się nazywało, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, tam wyszło zarządzenie, że podchorążowie, którzy nie mają, nie są zapreparatowani trzecią dawką, nie mogą jeździć do domu na przepustkę, mimo że mają paszport covidowy ważny jeszcze do czerwca. Po prostu kazali im, tak jakby, nie wiem, ich ciała były jakimś utylizatorem do likwidacji zaległości na magazynie i wyszło zarządzenie, że dopóki tej trzeciej dawki nie przyjmą, mimo że mają ten ważny paszport, to do domu nie pojadą. Więc zapytaliśmy po prostu w trybie właśnie informacji publicznej, czy takie rzeczy na szkole oficerskiej się dzieją. I od razu tego samego dnia, kiedy rektor, komendant dostał to pismo, od razu przepustki zostały odblokowane. Także po prostu no trzeba, nie można się wycofywać, presja ma sens. Natomiast żeby żądać tak naprawdę uczciwego jakiegoś rozliczenia, czy co nie wiem, w tym stanie prawnym praktycznie jest to niemożliwe. Mhm. Dlatego my zrozumieliśmy, że jedyną szansą dla Polski jest, a zwłaszcza, że jeszcze te więzi takie międzyludzkie nie są aż tak zaburzone. Po prostu trzeba je troszkę wypolerować, bo są zakurzone. Tak, tak, tak. I cały czas proponujemy ludziom, żeby po prostu zaczęli ze sobą rozmawiać. Cały czas była taki nacisk, jak przekonywać nieprzekonanych. My cały czas mówimy, że to nie chodzi o przekonywanie nieprzekonanych, tylko o znalezienie tych przekonanych i podjęcie wspólnych działań. No i bardzo ciekawe się zaczęły zawiązywać i kooperatywy, i... No właśnie. I my jak zobaczyliśmy, w jakim kierunku to idzie, no to my nawet wydaliśmy taki PDF, mogę ci podesłać Tak, bardzo cię proszę, znowu na Netify. A to może moja mama ci wysłała, projekt Brothers, to się nazywa, no wysłałem ci. Taki jakby małe know-how, jak zacząć te takie małe społeczności budować i to dopiero daje prawdziwy skutek, bo na przykład podam ci przykład takich powiatów. Czekaj, tutaj mam napisane gdzieś. Bo u nas wprowadzili naukę zdalną. Teraz już gdzieś tam się tym rakiem wycofują, z racji, że te obostrzenia są wycofywane, no to i z tej nauki zdalnej gdzieś tam się wycofują. Natomiast jest taka... Czekaj, jakie to są powiaty? Próbuję znaleźć maile od twojej mamy, bo jest. Mi się wydawało, że nie miałem załącznika. A, no to ja ci wyślę. Tam jest taki PDF duży i to zresztą zaraz o tym porozmawiam. Mhm. Jakie to takie know-how, jak zacząć działać. Mhm. Czyli tak, w powiatach tatrzańskim, nowatorskim, suskim, limanowskim i górlickim spora część szkoły po prostu nie przeszła na zdalne nauczanie. Dlaczego? Bo nauczyciele, rodzice i dyrektorzy powiedzieli, że nie. Mimo że została wydana jakaś oczywiście wątpliwej dyrektywa, wagi, jeżeli chodzi o wagę prawną, jakieś rozporządzenie, dyrektywa, to po prostu powiedzieli nie i szkoły tam normalnie funkcjonują. Moja córka chodzi do szkoły, która jest zawiązana na zasadzie stowarzyszenia. I tam też rodzice decydują. Nie ma nauki zdalnej, bo rodzice tak decydują. Zawiązała się wspaniała inicjatywa medycy, to jest taka strona, medycyna-bez-przymusu.pl i tam rejestrują się już od początku lutego medycy, którzy korzystają z naturoterapii, którzy, że tak powiem, nie chcą być żołnierzami Big Pharmy, procedur. Mhm. I wiem, że na początku marca już ruszy, oni są w regionach, oni się przypisują do regionu, wybierają swoją specjalizację, czy należą do jakiegoś stowarzyszenia, czy jest tam farmaceutą, terapeutą, fizjoterapeutą i tak dalej. I od marca ruszy ten portal i będzie dostępny dla pacjentów, gdzie pacjenci będą mogli sobie po prostu zamiast atakować od razu ośrodki NFZ-u, znaleźć sobie specjalistę u siebie i po prostu i skorzystać z usług, prawda, bez kolejek i na zasadzie dogadania się co do, no po prostu wymiana co do terapii, leczenia i tak dalej, nie? Ale wiesz, co mnie zaskakuje?
że mówisz o rejonach, które ja już zauważyłem od pewnego czasu, są chyba najbardziej świadome. Podkarpacie. Bo to tak naprawdę o to chodzi. A zobacz, że im więcej takich punkcików się zapali, to potem ta fala światła może się połączyć i, tak. I przegnać ten mrok. I to się dzieje, tylko wiadomo, to potrzeba czasu i potrzeba przede wszystkim nie dać się wplątać w wojny, czy potrzeba nie dać sobie wprowadzić stanów wyjątkowych. Właśnie dlatego tam w Polsce konwój był zagrożeniem takim, bo w ogóle jak to się strasznie, to się w ogóle zbiegło jeszcze do tego z tą mobilizacją, o której wspomniałem na początku, więc nie dość, że był, że konwój tego dnia miał wystartować, to jeszcze tego dnia uruchomiono mobilizację wojsk i wojsko wyjechało na... No to napędza strach. Tak, to wszystko takie... Ale Jakub, ja chcę jeszcze raz podkreślić tutaj naszym widzom, że wiesz, kiedy o tym strachu, który może napędzić realne działania, mówi taki Ziggy z Teksasu, który mieszka gdzieś tam na wsi koło San Antonio, to wiesz, to ma jakieś tam znaczenie, ale niewielkie. Ale kiedy to mówi oficer, żołnierz, który jest jak najbliżej tego, bo nie da się już bliżej być tego, i mówi to samo, co ja, że to właśnie strach daje narzędzia do tego, żeby tą wojnę można było wywołać, no to powiem wam, nie lekceważmy tego. Tak, no ja to już od zawsze powtarzam, że oni, jeżeli my przestaniemy się bać i przede wszystkim przestaniemy się nakręcać, słuchać tych nieprawnych, bo to są bezprawne wszystko zarządzenia, to o te w sądzie, to wszystko przegrywa w sądzie na masową skalę. Te wszystkie obostrzeniowe sprawy, maseczkowe sprawy, mandaty za maseczki, to wszystko przegrywa w sądzie, więc to jest bezprawie, natomiast jest to dalej forsowane. Policjanci dalej są zmuszani, żeby to robić, chociaż właśnie już tak jak no właśnie jest teraz po prostu odwrót od obostrzeń. Zresztą wszędzie. Jest. Zresztą wszędzie to widać, że jest taka odwilż od obostrzeń. Pytanie właśnie co dalej. Właśnie trzeba patrzeć czujnie. No i no, dla Polski właśnie jest duża szansa, że szykuje się scenariusz wojny, do którego po prostu nie możemy dopuścić i właśnie zamiast się krzyczeć, że nie chcemy wojny i tak dalej, po prostu mówmy, że chcemy pokoju. Chcemy wolności, chcemy braterstwa, uczciwości między sobą i jeżeli włączą się w tą akcję inne kraje słowiańskie, to jest moc. Będzie bardzo trudno tu wywołać wojnę, jeżeli narody jasno zadeklarują szeroką taką koalicją, że po prostu tak. Nas nie interesuje, co politycy sobie chcą, co sobie chcą jako globaliści. My jako narody słowiańskie nie chcemy bratobójczej wojny i tyle. Mnie się ta akcja bardzo podoba i tak się teraz na gorąco zastanawiam, jak jeszcze możemy ją wzmocnić i przyłączyć się do niej, wiesz. Musimy posiedzieć nad tym planem, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsza akcja, która musi się zadziać. Już, teraz. No, a to coś bardzo dobrze się pokrywa z tym, co... Nie wiem, czy rozmawialiśmy już, jak się nagrywało, tak. Czy jeszcze nie. Nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę jej jeszcze do końca zdradzać, bo ona jest przygotowywana, ale też będziemy mieli taką akcję wiosną, już niebawem, marzec. Mhm. No, ale wydźwięk podobny, tak? Tak, także, tak. No, wiesz, no, tak, raduję się, bo to ci mówią serca. Serca to mówią, że nie chcemy, że chcemy pokoju. Chcemy żyć mądrze, chcemy żyć pokojowo, w miłości, chcemy być blisko naszych rodzin, chcemy tak, żeby to wszystko, co się dzieje wokół nas, służyło nam. To nie my mamy służyć. Głowę można oszukać, ale serca się nie da oszukać, bo właśnie zupełnie na innych to pracuje falach. Tak. I na przykład przekazem telewizyjnym głowę można bardzo łatwo oszukać, natomiast serca już niekoniecznie. Tak. Tylko właśnie problem, że ludzie nie słuchają swojego serca. Bo jakby posłuchali siebie, to by wiedzieli, co robić i jak się zachować. Jakub, wspomniałeś jeszcze o kooperatywach. Ja nie wiem, tak. Czy to miało dotyczyć tego, co powiedziałeś już, ale coś sądzę, że nie, że jeszcze masz coś do powiedzenia. Nie, jeszcze jest, tak, tak. 19 marca w ogóle organizujemy bardzo dużą konferencję prasową. Zbieramy rolników. Tutaj, jeżeli są z Polski rolniki, grupy rolników, chcemy zawiązać po prostu w każdym regionie, skoro gdzieś tam w agendach jest napisane, że będzie przerwanie łańcuchów dostaw i głód, to przecież my jesteśmy krajem rolniczym, mamy te tereny, my sobie poradzimy, po prostu tylko musimy skontaktować dostawców z rolnikami i z ludnością. Niech sobie każdy w regionie swoje zapotrzebowania. Rolnicy jeżdżą na protesty do Warszawy prosić się politykom, żeby im załatwili zbyt. My im załatwmy zbyt, połączmy się po prostu.
I 19 marca taka będzie duża konferencja właśnie, którą my też popieramy i współorganizujemy tak naprawdę i będziemy ją promować. Też na Podkarpaciu? Będą, wiesz co, nie wiem dokładnie jeszcze, gdzie to będzie, bo nie wiem, czy jest już miejsce ustalone, natomiast jest termin i zgłaszają się różne grupy. Są naprawdę wspaniałe rzeczy. Są ludzie, którzy mają probiotyki, które, że tak powiem, oczyszczają ziemię z glifosatu. Tak. To wszystko idzie, tak? I mikroorganizmy, które oczyszczają glebę. Tak, to koniecznie muszę was połączyć, jeśli nie macie jeszcze, z Jadwigą Łopatą i Julianem Rose, z Tadeuszem Rolnikiem i tymi wszystkimi cudownymi istotami, które tam działają. O to chodzi. Tak. Czyli znajdźmy się, niech ludzie świadomi się łączą, nie przekonują już tych nieprzekonanych, niech oni idą swoją drogą, trzeba im też uszanować ich drogę i trzeba im na to pozwolić, bo być może oni też z taką intencją te ich dusze przyszły na ten świat po prostu, a być może to, co na przykład jak ktoś przyjmuje kolejne dawki preparatu, to też może jest to jego droga i może on jest, może to jest po to, żeby mógł obudzić innych, a niektórzy nigdy się, do końca się nie obudzą. Nie wiem, czy powinienem, ale będę o tym mówił. Mhm. Mam kolegę, który zmarł bardzo niedawno i właśnie przyjął jedną, drugą dawkę i nagle okazało się, że ma tak wielki nowotwór żołądka, że po prostu nie da się już nic zrobić. Natomiast do samego końca lekarze mu powiedzieli, że to jest genetyczne i że to jakiś tam gen. No to ja nie wiem, czy w jego rodzinie genetycznie ludzie umierali w wieku 30 lat na raka żołądka. Wątpię. No natomiast no, niektórzy ludzie do samego końca nigdy tego nie połączą i trzeba uszanować też tą drogę, że po prostu no, być może tak musi być. Niektóre dusze takie mają zadanie na tym świecie i tyle. My mamy inne i my róbmy swoje. Tak. Ja postaram się podać ci te kontakty do tych rolników. Bo myślę, że na pewno będą chętni, a ze swej strony zadzwonię do nich też i powiem o tej akcji. Mhm. Ja pewnie mam już miejsce, ale teraz po prostu z pamięci, bo tych rzeczy się dzieje dużo. Na przykład w ten weekend mamy kolejne z lekarzami wystąpienia i odnośnie geopolityki mamy wystąpienia. No po prostu staramy się szerzyć tą świadomość. Ci, co są gotowi, to przyjmą. Ci, co nie są, to nie przyjmą, a my po prostu no, musimy robić swoje, bo ja czuję, że ta tak zwana masa krytyczna jest bardzo bliska przełamania. Przełamania na świecie. Wiesz, jestem osobą taką dość sensytywną i wyczuwam energię, wiesz, i ja czuję, że to jest bardzo blisko. Myślę, że marzec. Ale nie chcę tutaj, bo wiesz, to ja to tak czuję, ale wiesz, od czego to zależy. Ty to wiesz, prawda? Od nas wszystkich. Właśnie o to chodzi, a powiem ci, że jakbym miał strzelać, to bym ten sam miesiąc podał, no, natomiast no zobaczymy, ale też, tak. też celuję w marzec. Bo to działa tak, jeśli my was, kochani widzowie, potrafiliśmy tym zainteresować, żebyście weszli w te same buty, w których my idziemy i zrobili to samo, to ta masa krytyczna będzie przeważona. Ale musimy to zrobić razem. Mhm. Tak. I to się dzieje. Mhm. Czy masz jeszcze dla mnie jakieś informacje do przekazania? No, mogę ci powiedzieć ogólnie o tych naszych takich małych grupach, które my ja tak mówię, ja ci wyślę tego PDF-a, natomiast jeżeli chodzi o, no my tak stworzyliśmy know-how, my to nazwaliśmy braterstwa, natomiast każdy może sobie to nazwać. To są po prostu po kolei takie know-how, jak zbudować sobie taką grupę dookoła siebie, na czym się skupić. Mhm. Właśnie bo nam zależy, żeby to były, to jest wręcz powrót do korzeni, czyli wręcz do takich plemion, czyli tak naprawdę wystarczą dwie osoby, które myślą tak samo, one i to już jest grupa, która może podjąć wspólne działania i może naokoło tych dwóch osób znajdzie się trzecia, która, że tak powiem, zarezonuje z tymi wartościami, które one prezentują i do nich dołączy. I zaraz się znajdzie następna i na takiej zasadzie te grupki małe się budują. Jedni się zajmują na przykład rolnictwem, jedni się ziołolecznictwem zajmują, jedni wokół wartości katolickich się łączą, drudzy wokół wartości słowiańskich, ale to nieważne. Po prostu chodzi o to, żeby się ci ludzie łączyć, znajdowali i podejmowali wspólne działania. Tak. Ja się domyślam, że też wykorzystujesz swoją wiedzę tą wojskową tutaj, żeby zapewnić tym ludziom te informacje o tym, jak się zorganizować, prawda? Bo wiesz co? To akurat, no tak, jesteśmy najszybciej rozrastamy się ze stowarzyszeń i w ogóle nasze działania są bardzo efektywne.
Zdecydowanie z tego względu, że mamy służby mundurowe i u nas jest taki porządek, hierarchia, chociaż no, zadaniowość. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że jak ktoś dostaje zadanie, to wie, że musi je wykonać w terminie i tak dalej, bo my też się rozliczamy z tych zadań i nikt nie ma do tego oczywiście pretensji, bo u nas no, jak ktoś się deklaruje, że coś robi, no to robi to nie z przymusu. On chce być po prostu w naszych strukturach i chce to robić. I dlatego też, że tak powiem, no, tak szybko udaje się zbierać tych członków, no bo w zasadzie wychodzi na to, że to jest około 100 ludzi na miesiąc nam dochodzi, tak? Tak, tak. Także to jest dużo, a to jeszcze nie ma tak, że ktoś wyśle tylko deklarację i dołączy, tylko jeszcze jest weryfikacja, z każdym rozmawiamy, patrzymy, kto jest w czym dobry, czy w ogóle ma jakąś chęć aktywnego działania, czy tylko chce być członkiem i korzystać na przykład tam z naszych zasobów prawniczych i tak dalej. Także no jest to bardzo złożony proces i tak jak masz mówię, ludzi do pomocy? Zalążek. Mamy mnóstwo już ludzi, tak, wtedy pamiętasz jak rozmawialiśmy, no to nie było nas dużo, natomiast teraz, że tak powiem, to my musimy przebierać tych ludzi, bo też nie może być tak, że za szybko się rozrośniemy w sensie takim, że za dużo osób dostanie informacje do zbyt wielu rzeczy, bo też nie chcemy, mamy tam swoje tajemnice, że tak powiem, no i dbamy o to, żeby to nie wychodziło wszystko, no bo też mamy dostęp do informacji, których tak naprawdę... Są wrażliwe informacje, których powinny się rozchodzić. Lepiej, żeby zostały między zaufanymi ludźmi, także wiadomo, że to jest taki proces, natomiast tak, że tak powiem, awansują ludzie. Jakie masz plany na przyszłość? Powiedz mi, co zamierzać kontynuować? Kontynuować, przełamać masę krytyczną i żeby ta nowa ziemia zaczęła faktycznie, bo to już jest gotowe, te grupki takie malutkie, one to są pączki, które mogą już wyrastać. Jeżeli, że tak powiem, ta masa ludzi po prostu się przełamie i przestaniemy się stosować do wytycznych, które są niezgodne z jakimkolwiek prawem i wszyscy to wiemy. Ani z prawem, ani z logiką, ani z rozsądkiem. Z niczym, tak, ani z boskim prawem przede wszystkim. To po prostu stanie się to, o czym mówimy i Polska oddolnie się odbuduje. Prawdopodobnie nawet nie będzie trzeba robić jakichś wielkich, bo to niektórzy mówią, że zamach stanu czy coś. Nie trzeba takich rzeczy robić. Nie. Po prostu ich moc automatycznie się rozpłynie, jeżeli ludzie zorientują się, co się dzieje. Wiesz, Jakub, to ja chciałbym powiedzieć tu dzisiaj chyba ważne słowa, bo to, co mówisz w tej chwili, jest bardzo istotne dla powodzenia całej akcji. My nie możemy szukać zemsty w tym wszystkim, prawda? Nie trzeba, my zajmiemy się sobą. Tak jest, ale wiesz, tych ludzi należy osądzić, należy ich też skazać, ale dać im szansę, żeby pracowali dla społeczeństwa. Bo kim by nie byli dziś, to są jednak mimo wszystko nasi bracia, oni też mają tą iskrę Bożą. Dać im szansę resocjalizacji, żeby nie było w tych naszych działaniach chęci nienawiści, zemsty, poniżania tych ludzi, ale muszą ponieść odpowiedzialność za to wszystko, co zrobili. Jak myślisz? No ja ci coś powiem. Ja się cieszę, że ja nie będę musiał wydawać tych wyroków, bo ja nie jestem do tego władny. I bardzo się cieszę, że jestem nie sędzią, a w służbach mundurowych. I się cieszę, że nie będę musiał wydawać tych wyroków. Nie wiem, jakie one będą, także nie będę chciał w to ingerować na pewno. Natomiast zgadzam się z tym, że kara musi być, znaczy muszą ponieść po prostu odpowiedzialność za swoje czyny. Tak. No natomiast tutaj ja już ci mówiłem wcześniej, co nie mogłeś uwierzyć, że w tym momencie w Polsce, jak się pozwie któregokolwiek z polityka rządu, to sąd odmawia wszczęcia postępowania i jest taki zapis, że na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 8 KPK, wobec stwierdzenia, że sprawcy nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych. To jest na premiera i ministra zdrowia. Było czy wy to słyszycie, tak kochani widzowie? Bo myśmy tylko rozmawiali nieoficjalnie o tym, ale tu mówisz to teraz publicznie. Kochani widzowie, tak. Posłuchajcie tego. Polski premier i polski minister zdrowia nie odpowiadają przed polskimi sądami, przed polskim prawem. Tak, i prezydent też, bo też mamy takie pisma. I po prostu to jest szok. Dlatego to oddolne organizowanie społeczeństwa jest konieczne, bo
Oczywiście my się możemy przepychać tymi papierami, gdzieś tam komuś uratować tą przepustkę, gdzieś tam tak, może ale, kogoś ale wstanąć. To są tylko takie trochę pozorne działania, no nie, faktyczne działania, ale one nie załatwiają problemu. Tak, zdecydowanie, mhm. bo można kogo uderzyć w te trybiki niżej maszyny, natomiast mhm. ci na górze są nietykalni, co nie znaczy właśnie, że uderzając w te małe trybiki, to trzeba tego, nie można tego zaniechać, bo jak się rozsypie dół, to się góra rozsypie, jeżeli na przykład dowódcy zrozumieją, że łamią prawo i że ich prawo nie chroni, bo oni jednak podlegają tym sądom, mhm. to wtedy może przestaną wykonywać te nielegalne rozkazy, bo rozkaz trzeba wykonać, ale jeżeli jest w granicach prawa, a jeżeli tak. nie jest, to wręcz obowiązkiem jest odmówić takiego rozkazu. Jakub, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy chciałbyś może jeszcze coś dodać, o czym zapomniałeś? Nie, nie. Bardzo mamy wszystko. Ja również się cieszę. Ja pozwolę sobie te wideo zmontować i upublicznić jutro, ale też z tego wideo wyekstrahuję tą twoją odezwę, ten apel i jasne. Zrobimy to jako osobne wideo i jeśli dostanę od ciebie tłumaczenie tego na angielski, to podłożymy to, ten język angielski i wypuścimy to tutaj na Amerykę. Jasne, pewnie. Jeszcze raz ci dziękuję. Wyślij mi przetłumaczenie tego twojego apelu na angielski. Dobrze. Mhm. Super. Jeszcze raz ci dziękuję. Pozdrów mamę. Pozdrowię i pozdrawiam też ciebie. I pozdrów wszystkich kolegów, wszystkich twoich współpracowników. Powiedz im, że jesteśmy z wami i kochamy was. Trzymajcie się. Dzięki. Nawzajem. Cześć.